cegiełka, jaką my dodaliśmy, taka znowu spora nie jest, ale bardzo gęsta. Myśmy rzeczywiście włożyli w nią potwornie dużo pracy, bo pracowaliśmy prawie 1,5 roku, co może nie jest do końca nawet widoczne. A jest to intro do gry, a także outro do gry, które będzie pokazane tylko dla tych, którzy tę grę skończą. Prerenderowane, animowane, mam nadzieję, na dość porządnym poziomie. Zresztą, tak jak i sama gra tutaj ze strony CD Projektu, myśmy mieli bardzo często bardzo długie dyskusje, jak to wszystko powinno wyglądać i dlaczego powinno mieć najwyższy możliwy poziom. I mam nadzieję, że chociaż trochę udało się to osiągnąć. Scenariusz to była długa walka, ponieważ jeden po drugim były odrzucane wszystkie nasze pomysły dotyczące scenariusza, który na początku miał być trochę bardziej taki może komercyjny, trochę bardziej miał być typowym scenariuszem do intra do gry, ale ze strony CD Projektu pojawiło się bardzo wyraźne życzenie, żeby jednak spróbować wykorzystać któryś z opowiadań oryginalnych Andrzeja Sapkowskiego i po długich dyskusjach. Ja no, nie powiem, że to były walki czy coś, bo to były bardzo fajne, twórcze dyskusje. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie użyć pierwszego opowiadania Sapkowskiego, a konkretnie fragmentu, w którym Wiedźmin i Strzyga skaczą sobie do gardeł, mówiąc króciutko. Trzeba było rozwiązać pewne komplikacje związane z tym opowiadaniem, bo to jest króciutkie opowiadanie, dzieje się w malutkim zamku, myśmy ten zameczek rozdmuchali. Walka dzieje się cały czas w nocy, co nie jest do końca atrakcyjne z filmowego punktu widzenia, to też musieliśmy jakoś poszukiwać, ale myślę, że jakoś tam się udało. Jedynym filmem, który zrobiłem tak zupełnie sam, była Katedra i potem między innymi Katedra nauczyła mnie, żeby nigdy więcej tego nie robić, nigdy samemu więcej nie pracować. I przy tym filmie pracowała bardzo fajna ekipa, niezbyt duża, ponieważ ludzie, którzy pracowali stale przy tym filmie, to były bodajże 5 osób. Oprócz tego była spora grupa ludzi, którzy z doskoku wykonywali pojedyncze zadania. I myślę, że cała ekipa, no to już trzeba sprawdzić dokładnie w kredytach, ale to było w okolicach 20 osób, tak mi się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam. Wszystkich pamiętam i mógłbym tutaj teraz wyliczyć, ale nie pamiętam, ilu ich było razem. I co jeszcze, to faktycznie ciężar tego filmu był na 5 osobach, ale ekipa była sporo większa. Praca przy filmie jest zupełnie innego rodzaju niż przy grze. Trzeba trzymać się scenariusza, trzeba trzymać się określonego planu ujęć, zdjęć. Wiadomo, że to jest film komputerowy, ale mimo to te zasady są te same. I mieliśmy od wczesnych etapów produkcyjnych już bardzo wyraźny, określony storyboard. 189 ujęć dla intra, 90 ileś ujęć dla outra. Musieliśmy się tego trzymać i tutaj te wyskoki nie były możliwe, ponieważ musieliśmy się po prostu wyrobić z tym wszystkim na czas. I tam jest cała masa różnych jakichś triczków, rzeczy, które dodawali ludzie sami od siebie, ale to raczej nie były rzeczy związane ze światem Sapkowskiego. To były raczej rzeczy, które oni sami chcieli coś tam gdzieś przemycić. Nie sądzę, żeby widzowie to byli w stanie zauważyć. Widzowie zauważyli tylko błędy pewnie. Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą.
Wiedźmin odczarował królewnę, stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora, czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia.